Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest czwartek, pierwszego tygodnia zwykłego i czytamy Wciąż pierwszy rozdział Ewangelii według Świętego Marka, dzisiaj wiersze od 40 do 45. Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana prosił Go. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął Go i rzekł do Niego: Chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast trąd Go opuścił, został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi, złóż za swoje oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do niego. Bardzo ciekawa jest modlitwa trendowatego. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Właśnie to możesz. Dynamaj, czyli właściwie jakby jesteś w możliwości, to mówi o posiadaniu odpowiedniej mocy, odpowiedniej sile do tego, żeby oczyścić trendowatego. Właśnie już w tej modlitwie jest pokazana potęga woli, po pierwsze potęga woli Boga, że jeżeli Bóg chce, to to, 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 to coś zrobi, to że właśnie to co daje, no, jakby głupio tak powiedzieć, że to co daje siłę Bogu, ale to na czym opiera się Jego siła, to właśnie decyzje, że Pan Bóg podejmuje decyzję, że czegoś chce i za tą decyzją idzie, ta decyzja jest złączona od razu z działaniem, że Bóg czegoś chce i to czyni, prawda? I czyni to nawet wtedy, kiedy pojawiają się przeszkody, trudności, nawet kiedy trzeba za to ciężko zapłacić, na przykład krwią przelaną na krzyżu, co daje siłę, co daje siłę Jezusowi, to, że chce. I zobaczcie, że kiedy Jezusowi, kiedy Jezusowi w Jezusie gaśnie, to chce, kiedy się pojawia, nie chce. Nie? To Jezus idzie do ogrodu Oliwnego, idzie na spotkanie z Ojcem żeby w, w spotkaniu z ojcem odnowić swoją decyzję, że ja tego chcę, że skoro ojciec tego chce, to ja też tego chcę. Tylko, że tu nie chodzi o taką prostą zachciankę, tylko o prawdziwą decyzję, dogłębną decyzję, nie? o zdecydowanie, czego ja właściwie chcę. Właśnie i to jest bardzo ważne, bo dopóki człowiek nie zdecyduje, czego właściwie chce, tak? co chce, nie? co chce uczynić, co chce robić, to jest taki troje bezradny, bezsilny, bezwolny, nie ma w sobie siły do działania, no bo tak ja w sumie no nie wiem, czy ja tego chcę, czy nie chcę, no tak może bym chciał, ale tak jak pojawiają się trudności, to ja już tak się dystansuję do tego, to może nie, to może zrezygnować. Prawda? I tak człowiek, jeżeli daje się ciągle zachwiać w tym swoim chce, tak? jeżeli człowiek daje się zachwiać w decyzji, którą podjął, zaczyna się takie wycofywanie, takie podważanie decyzji, którą podjąłem, no to tracę automatycznie siłę do wykonania tego, co zdecydowałem, tego, co się, czego się podjąłem. Od razu właśnie ta, ta siła, możliwość działania, możliwość wytrwałego zdążania do zrealizowania tego, co zdecydowałem, no, gaśnie w człowieku, to wszystko staje się takie nie do przejścia, nie do dźwignięcia, okropne, wielkie, prawda, nie, nie do uniesienia i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? No, dlatego, że no, dałem się wycofać z mojej decyzji. To jest pierwszy ważny punkt, o którym myślę, kiedy dziś czytam tą Ewangelię, prawda, i zobaczę, że mm, z duch. No, właśnie tutaj zawsze gnębi gmera w człowieku, prawda, żeby człowiek się wycofał z podjętej decyzji. I to właśnie najczęściej tu się z duch pod, posługuje y, z takim, y, no właśnie, produkowaniem trudności, y, właśnie wpędzaniem człowieka w wątpliwości, że, y, że skoro jest y, trudno, skoro jest ciężko, y, prawda, to może czas odpuścić, podarować to może szukać łatwiejszej, lepszej drogi, prawda? No i on oczywiście bardzo chętnie podsunie takie kuszące propozycje, takie atrakcyjne, takie nęcące różne propozycje. Prawda, że no, tędy będzie ci lżej, tak będzie ci łatwiej, prawda? że Pan mógł cię prowadzi taką drogą, zaprosił cię na taką drogę, natomiast ja ci podsunę jeszcze lepszą drogę. Tak? Nie, nie, nie musisz odchodzić od Pana Boga, nie musisz Go porzucać, ja ci tylko pokażę, jak tu lepiej wypełnić Jego wolę. Właśnie w ostatnich medytacjach pojawiał się taki aspekt, to wczoraj, Gdzieś tam yy, Słowo Boże <laughs> prowadziło mnie w tym kierunku, właśnie, żeby służyć tak, jak Jezus mnie zaprosił, zobaczyć Jego wyciągniętą rękę, że Jezus chce mnie ująć za rękę i zaprosić do służby braciom, do tego, żeby Mu towarzyszyć w Jego służbie, braciom światu w jakiś ściśle określony sposób. Jezus wie, w jaki sposób mnie zaprosić najlepiej, co jest najlepsze dla mnie. Jaki sposób uczestniczenia w jego życiu, w jego służbie braciom, w jego służbie światu jest akurat dla mnie najlepszy właśnie. Natomiast to zedł będzie gmarał, zniechęcał, tak, będzie produkował wątpliwości, zwłaszcza właśnie jak się pojawią jakieś trudności, jakieś przeciwności, Właśnie zwykle nie produkuje trudności, przeciwności, ale on produkuje właśnie takie interpretacje, nie? że skoro robi się trudno, skoro robi się niewygodnie, skoro się pojawiają jakieś przeciwności, to widzisz, może to nie tędy, może to trzeba szukać innej drogi, innego sposobu, innej formy służby, może trzeba puścić rękę Jezusa i pójść, spróbować służyć na własną rękę. Właśnie, no jeszcze właśnie roztoczy przed naszymi oczami całą łódę i jak to fajnie będzie, jak ja to zrobię po swojemu, nie? że zobacz, jak to będzie fajnie, jak to ci wszystko rozwiąże i w ogóle, prawda, i tak dalej. Nie? No i to jest jakby schemat, schemat grzechu, schemat puszczania ręki Jezusa, właśnie z jednej strony nabudować jakieś zniechęcenie, a z drugiej właśnie coś takiego nęcącego, fajnego podsunąć, prawda, co, co by było tak pozornie lepsze niż to, do czego Jezus mnie zaprasza. No I zawsze skutki są marne, no właśnie tak jak widzimy w dzisiejszej Ewangelii, tak troszeczkę przeskoczyłem, że tak jak widzimy w dzisiejszej Ewangelii, ten, ten uzdrowiony, trendowaty nie robi tak jak Jezus go pouczył, tak jak Jezus go zaprosił, tylko robi po swojemu, tak uważa, że zrobi lepiej, jak będzie szeroko rozgłaszał. Nie? Jezus powiedział mu wyraźnie, jakiego chce świadectwa, nie? na świadectwo dla nich, że świadectwem dla nich będzie posłuszeństwo. Ale to nie. Ja pójdę, będę gadał po swojemu, bo ja wiem lepiej. Ja to zrobię lepiej. Panie Jezu, co Ty tam wiesz, ja to zrobię lepiej. I zobaczcie, co się stało ze świętym Piotrem pod Cezareą Filipową, że kiedy Piotr próbował przekonać Jezusa, że to się da zrobić lepiej, to od razu usłyszał szatanie, nie? przeciwniku, szatanie, nie? szatanie. No i też usłyszał takie napomnienie od razu. To jest cecha charakterystyczna Boga, że Pan Bóg tak, nawet jak powie coś trudnego, to od razu pokazuje wyjście. To od razu pokazuje wyjście. I opiso mu mówi Jezus, za mną szatanie. Tak jak próbujesz iść przede mną, jak to Ty próbujesz decydować i, i mnie prowadzić, mnie Boga. No to stajesz tak naprawdę przeciwnikiem szatanem. Twoje miejsce jest za mną. Jak pójdziesz na nowo za mną, no to wtedy wszystko będzie dobrze. Nie? To wtedy wszystko będzie dobrze. Właśnie i to pokazuje, no właśnie tą moc Jezusa, moc, która jest w Jego decyzji, że On chce. On mnie chce, tak? I On nie wycofuje tej decyzji, i to mu daje moc właśnie dźwignięcia nawet właśnie tych moich różnych nieposłuszeństw, tej mojej zatwardziałości całej, mojego egoizmu, skutków tego wszystkiego. <laughs> to mu daje siłę i moc do tego, żeby okazać mi miłosierdzie, żeby mi przebaczać i próbować wciąż od nowa mnie zapraszać, wciąż od nowa mnie powoływać, wciąż dawać mi kolejną szansę nawrócenia. No i to właśnie, no to tak do tego trzeba podejść, nie? że ja dostałem kolejną szansę nawrócenia. Że to, że na przykład dzisiaj rano się obudziłem, odkrywam, że żyję i że Jezus mnie na nowo do czegoś zaprasza, to nie znaczy, że On przyklepał wszystkie moje błędy i, i, prawda, i poklepał mnie po ramieniu, mówi nic się nie stało, tylko to oznacza, że Jezus mówi, słuchaj, tak, popełniłeś błędy, tak, i, i ich skutki są marne, ale spróbujmy jeszcze raz od nowa, spróbuj teraz no, iść ze mną, iść za mną, nie po swojemu, tylko za mną, daję Ci szansę, bo chcę, chcę Twojej współpracy, chcę Cię zaprosić, chcę kolejny raz wyciągnąć do Ciebie rękę. I to jest właśnie sytuacja z dzisiejszej Ewangelii, bo... Trąd w Biblii zawsze jest, um, zawsze jest obrazem grzechu, symbolem grzechu i symbolem kondycji grzesznika. Grzesznik, który jest nieczysty, który jest oddzielony, który nie ma prawa do kontaktu z innymi ludźmi, który musi żyć gdzieś na pustkowiu, w oddzieleniu, nie ma prawa do uczestniczenia w kulcie, no w ogóle musi zdrowych omijać z daleka i nikt zdrowy nie może się go dotknąć. Bo dotknięcie się trendowatego to skutkowało od razu tym, że ja zostaję uznany za zarażonego. To trochę tak jak dzisiaj. Miałem kontakt z trendowatym, to od razu na pustynię, tak i jestem traktowany jak trendowaty. Od razu. Samo dotknięcie wystarczy, nawet jak nie mam objawów. Także tutaj no, są ślady takiej starożytnej choroby bezobjawowej. Prawda, że wystarczy dotknąć trędowatego, i nawet jak nie mam objawów, że się zaraziłem, to i tak jestem traktowany jak trędowaty. <laughs> no i zobaczcie, właśnie, to spotyka Jezusa w dzisiejszej Ewangelii, że kiedy trendowaty, zamiast iść do kapłanów, tak, tak jak Jezus mu polecił, że tutaj dać świadectwo, tu się pokazać. Bo zgodnie z prawem mojżeszowym, trędowaty, jeśli doświadczył oczyszczenia, to nie mógł tak po prostu na własną rękę sobie wrócić do Wspólnoty. To nie on decydował, czy już może wrócić do wspólnoty. On miał iść właśnie do oficjalnych przedstawicieli, że tak, powiem, władzy religijnej, czyli do kapłanów, pokazać się kapłanowi, kapłan miał go zbadać. Miała być złożona ofiara wdzięczności za oczyszczenie tego trendowatego. No i dopiero wtedy, kiedy kapłan to wszystko potwierdził, to trendowaty mógł wrócić do społeczności, do wspólnoty. Nikt nie mógł decydować o tym na własną rękę. Nie? Trzeba było mieć potwierdzenie. Nie? I to jest ważne, słuchajcie. Natomiast zobaczcie, jak dzisiaj no, wszyscy decydujemy na własną rękę. Nie? Każdy wie najlepiej. I to jest wasze, to jest wasze cecha złego ducha. To bardzo genialnie jest pokazane w takim filmie Konopielka, tam Franciszek Pieczka ma taki monolog i zapytany o diabła, mówi, on diabeł, nie? Mówi, diabeł zawsze chce ulepszać. I to jest właśnie to, my zawsze chcemy ulepszać. To jest bardzo diabelska cecha, ulepszanie. Nie? Że Jezus mówi prostą rzecz, nie? jakiego on świadectwa chce? Jakiego on świadectwa chce? On chce świadectwa posłuszeństwa. Ale nie, ja to ulepszę. Nie? Skutek jest taki, że ani ja, ani Jezus już nie możemy pojawić się w mieście, no bo nikt oficjalnie nie potwierdził naszej czystości, więc jesteśmy dalej traktowani jak trendowaci. Nie? Na szczęście jest całe sporo ludzi, którzy uważają, że warto być z Jezusem. Warto być z Jezusem. Nawet jeśli Jezus jest w oczach świata uznany za trendowatego, za zagrożenie, za niepotrzebnego, dobrze, to my i tak idziemy do Jezusa, możecie nas uznać za trendowatych, za niepotrzebnych itd. My wbrew wszystkiemu chcemy być z Jezusem. Proszę zobaczyć, jak dzisiaj Kościół jest skopany nie? i to też net przez tak zwanych gorliwych katolików. Nie? Nawet przez gorliwych, a może nawet zwłaszcza przez tak zwanych gorliwych katolików, kościół jest kompletnie skopany, leży skopany, prawda? Yy, pozornie skompromitowany i tak dalej. I teraz gdzie jest moje świadectwo? No właśnie, kiedy zrobię to, o czym jest mowa w dzisiejszej Ewangelii. Kiedy ja wbrew wszystkiemu opowiem się, po stronie właśnie takiego kościoła. Bo tu jest Jezus. Taki kościół wybrał Jezus, taki se założył. Takiego się nie wstydzi, takiego się nie brzydzi. Tak, może ten kościół jest złożony z trędowatych, ale ci trędowaci trzymają się kurczowo Jezusa, bo doświadczyli dotknięcia Jezusa. Tak, moim. Moją wielkością, czy moim poczuciem wartości nie jest to, że ja nie jestem trendowaty, czy nigdy nie byłem. To to, że Jezus nie pobrzydził się mojego trądu, tylko chciał wyciągnąć rękę, chciał przekroczyć wszelkie bariery, pokonać wszelkie oddzielenie, przyjść do mnie i do, dotknąć mnie, dotknąć mojego serca, serca zanieczyszczonego, Pocharatanego, chciał właśnie do takiego serca przyjść, takiego serca dotykać, w takim sercu zamieszkać. I to jest moje szczęście, to jest moja radość, to jest moje zapatrzenie się w Chrystusa, to jest moje zasłuchanie się z Chrystusem w Chrystusa i to jest moje pragnienie, moja decyzja, żeby być z Chrystusem tak, jak On mnie zaprasza. Tak, jak On mnie zaprasza. <laughs> właśnie, bo doświadczając mojej trendowatości Doświadczając mojej nieczystości, doświadczając skutków tego, że robiłem coś tam po swojemu, tak jak ja chciałem, a nie tak jak mnie próbował nauczyć Jezus, jak próbował mnie poprowadzić Jezus, robiąc to po swojemu, bo ja to zrobię lepiej, ja to sobie ulepszę jakoś, ja sobie ten raj, który mi daje Bóg, ulepszę po swojemu, no doświadczyłem, jak to wszystko zniszczyłem. Doświadczyłem wielkiego zniszczenia, doświadczyłem skutków tego, tej mojej samowoli, tego mojego pogubienia, prawda? Doświadczyłem skutków, prawda? I te skutki nauczyły mnie, nauczyły mnie, co się dzieje, kiedy robię po swojemu, kiedy uparcie trwam przy tym, co ja chcę, kiedy nie jestem posłuszny, nie? kiedy nie jestem posłuszny. I teraz po pierwsze doświadczam tych skutków i, i, i zaczynam widzieć no dokąd prowadzi moja samowola, moje przekonanie, że to ja wiem lepiej. No i zaczynam wołać do Jezusa i doświadczam jego decyzji. Doświadczam jego decyzji, która... doświadczam, że Jezus trwa w decyzji, że ze mnie nie zrezygnował żon on mnie chciał i dalej chce, doświadczam, że on przekracza wszystkie skutki mego grzechu, mego, moich błędów, on to przekracza, dotyka mnie, daje tym dotykiem doświadczenie, że ze mnie nie zrezygnował i że mnie zaprasza, by mu nadal towarzyszył. No i teraz właśnie poprawne wnioski są takie, że skoro doświadczyłem skutków mojej samowoli, to teraz wiem, że ten dotyk Jezusa, ten oczyszczający dotyk Jezusa, to przychodzenie Jezusa do mnie, do mojego serca, to, że Jezus daje mi to doświadczenie, że on nadal chce, to nie oznacza zgody na moją samowolę, tylko że to oznacza danie mi szansy, żebym ja z tej samowoli wyszedł. Doświadczywszy skutków mojej samowoli, żebym wreszcie zaczął myśleć i wreszcie przykleił się do Jezusa, a nie do swojego egoizmu. I do swojej pychy. Żebym wreszcie przykleił się do Jezusa. Prawda, i to jest właśnie to, że tu się okazuje tak z dzisiejszej Ewangelii właśnie tu się okazuje, że posłuszeństwo ostateczne jest kwestią miłości, miłości do Jezusa. To nie jest kwestia niewolnictwa, to jest kwestia miłości. I właśnie my ludzie obciążeni grzechem pierworodnym, tak dochodzimy do posłuszeństwa, do tej decyzji. Że ja chcę iść z Jezusem, trzymając się go za rękę, dokładnie tak, jak on mnie zaprasza, tak, jak on mnie prowadzi, że ja chcę iść wreszcie za nim, a nie przed nim, że ja chcę wreszcie, że to on prowadził, a nie żebym ja zrobił po swojemu w jakimś obłędnym przekonaniu, pogubionym przekonaniu, że to, to, to ja wiem lepiej, to, to ja lepiej to wszystko zrobię. Nie? No niestety. Trendowaty z dzisiejszej Ewangelii no tego nie uczynił i dzisiejsza Ewangelia pokazuje, co się dzieje, kiedy ja uparcie trwam przy swoim egoizmie, przy swojej pysze. Prawda? I to oczyszczenie, którego dokonuje Jezus, ten cud, jaki dla mnie czyni, to oczyszczenie z mojego grzechu, z Jego skutków. Ja traktuję, prawda, jako danie mi no, swobody, żebym dalej robił po swojemu, żebym dalej robił, prawda, w cudzysłowie, lepiej. Nie, to jest otworzenie mi szansy, żebym wreszcie poszedł za Jezusem. Nie przed, tylko za. Tak jak Jezus mnie prowadzi, tak jak Jezus mnie zaprasza. Tak jak Jezus mnie prowadzi, tak jak Jezus mnie zaprasza. No I właśnie i zobaczcie, że Jezus tutaj wyraźnie pokazuje i pokaż się kapłanowi, nie? że Jezus nie podważa instytucji, którą sam ustanowił. To On jest Panem, to On jest jachwę, to On jest Bogiem przychodzącym. Prawda? To, to, to On rozmawiał z Mojżeszem. To Słowo Boga przyszło do mojżesza. To, to, to wielkie, jestem Boga, przyszło do Mojżesza. Osobowe słowo Boga, to słowo Boga pouczyło Mojżesza, jak to wszystko zorganizować. To słowo Boga wypowiedzia, wypowiedziało prawo. I Jezus nie podważa tego. On to powiedział: Nie przede znieść prawa, ale je wypełnić. I teraz Jezus wyzwala nas z niewoli prawa, nie w ten sposób, że kasuje, kasuje prawo, kasuje, kasuje przykazania, i teraz rób ta, co chce ta nie tak Jezus nas wyzwala z niewoli prawa. Wyzwala nas z niewoli prawa w ten sposób, że prawo przestaje być czymś mi narzuconym. Ja odkrywam, że, że prawo przykazania to jest zaproszenie Jezusa, żeby mu towarzyszyć w pewien określony sposób, żeby mu towarzyszyć, że to On w tym wszystkim jest, prawda, i, 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 i że to On mnie zaprasza, żeby mu towarzyszył w Jego stylu życia, w Jego służbie. I zaprasza mnie, no, no zaprasza mnie do swojego życia, dlatego On mi opowiada o swoim życiu. On mi pokazuje swoje życie. Prawda? Więc Jezus, Jezus nigdy nie zrezygnował właśnie z, z czegoś takiego. No i nie można właśnie, ja osobiście doświadczam tej nieodwracalności tego wielkiego chcę Jezusa. Doświadczam osobiście każdy... Każdy z nas grzeszników, jeśli tylko przychodzi do Jezusa ze swoim grzechem, ze swoim trądem, to doświadcza tego nieodwracalnego chce Jezusa, tego jego wielkiego chce, które nie przeminęło, tego jego trwania w decyzji, tej jego mocy miłości, miłości, która podjęła decyzję, że mnie chce i, i, i nie odwołuje tego chce, nie zniechęca się. Z jednej strony każdy z nas doświadcza na płaszczyźnie osobistej, ale stąd by trzeba było wyciągnąć wniosek, że kiedy spotykam drugiego człowieka, to, to w istnieniu tego drugiego człowieka też widzę to wielkie chce Jezusa, które doświadczam na sobie, że tego człowieka Jezus też chce. No i kiedy doświadczam, że wciąż istnieje wspólnota Kościoła, to znaczy, że Jezus tej wspólnoty dalej chce, że Jezus się nie wycofał z tego chce. Właśnie tutaj trzeba jakby no, rozciągać pewne wnioski, unikać takiego skupienia się tylko i wyłącznie na sobie. Unikać jakiej właśnie pokusy, łudy, totalnego indywidualizmu. To jest właśnie łuda grzechu, nęcąca łuda grzechu, że ja sobie poradzę. Nie? Ja to najważniejsze, ja i Jezus, reszta tu tam. Nie? Tylko, że się okazuje, że to wielkie chce Jezusa, jego pragnienie, jego decyzja, to dotyczy nie tylko mnie indywidualnie, a też innych ludzi, ale także wspólnoty Kościoła. Jezus się z tego wcale nie wycofał. On już nie powiedział, że już nie chce. On nie powiedział, że już nie chce. I teraz wszelkie takie twierdzenia, wszelkie takie pomysły, które sugerują pewne oddzielenie Jezusa od Kościoła, to jest odcinanie głowy od ciała. No to jest właśnie to, co się stało w dzisiejszej Ewangelii. To jest właśnie to, że no, ja próbuję sobie zbudować relację z Jezusem nie tak, jak on sobie życzy. Nie tak, jak on sobie życzy, bo on sobie życzy, żeby moja relacja z nim była zanurzona w kościele, we wspólnocie Kościoła. We wspólnocie Kościoła. No, tak jak dzisiejsza Ewangelia. Idź, pokaż się kapłanom. To jest Twoje świadectwo. To jest Twoje świadectwo. Twoje świadectwo jest posłuszeństwie a nie w robieniu tego, co ci się żywnie podoba, nawet jeżeli pozornie po ludzku to są najspanialsze, najlepsze rzeczy. Jezus nie chce, nie wiadomo czego. Tak jak to mówił jeden ze świętych, to nie wiem czy przypadkiem nie Maksymilian Kolbe, ale tu głowy nie dam, bo to w tej chwili nie bardzo pamiętam, że nawet gdybyś nawrócił cały świat, to co z tego, jeżeli by w tym nie było woli Boga? To, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Mało tego, to był wielki, wielki błąd, nie? jeżeli by w tym nie było woli Boga. Najważniejsze to jest spełnienie woli Boga i ten słynny wzór Maksymiliana na świętość, małe W równa się duże W, czyli moja wola równa się wielka wola Boga, że ja chcę tego samego, co Bóg. I to jest moja potęga, moja siła, że ja chcę tego samego, co Bóg. Właśnie, a tu widać w dzisiejszej Ewangelii, czego chce Bóg, czego chce Bóg. No, Bóg chce, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby zachować to, co on ustanowił. Jasne, że ostatecznie Kościół zastąpił synagogę, instytucje Starego Testamentu w pewnym momencie przeminęły, tylko tu, właśnie, też jest pokazane w, te, w tym historycznym aspekcie: no, też jest właśnie pokazane, jak to jest, kiedy my po swojemu, po ludzku uznamy, że stare jest lepsze. Właśnie to, co Jezus powiedział w Ewangelii, nie? że po naszemu, w oczach wielu ludzi, no, stare jest lepsze, nie pójdziemy za tym, do czego nas teraz zaprasza Bóg. Nie? Że w pewnym momencie Bóg stał się człowiekiem, przyszedł i pokazał, że chce, chce ludzkość poprowadzić do czegoś nowego, do wspólnoty, która jest, do nowej wspólnoty, chce do nowego ludu Bożego który będzie rozszerzony, już nie będzie zamknięty tylko w jednym narodzie, ale będzie rozszerzony na wszystkie ludy i narody. Że chce nas poprowadzić do, do nowego kultu, który w tym starym kulcie był tylko zapowiadany, a teraz chce nas poprowadzić do spełnienia. Właśnie to jest cały, całe wywody z listu do Hebrajczyków, które to pokazują. No, no, wielu uznało, że nie, że stare jest lepsze i my sobie zostaniemy przy tym, co nam się wydaje za lepsze. No i koniec. No i koniec. I to jest właśnie to, nie, że i to dotyczy też i nas, chrześcijan, że zobaczę, jak często my nie dajemy się prowadzić, bo my sobie zostaniemy przy tym, co nam się wydaje za lepsze. My to sobie zrobimy lepiej. My to sobie będziemy robić lepiej. No właśnie, a tymczasem, no. Jezus wcale nie zrezygnował ze wspólnoty Kościoła. Jak wiele można dużo tej wspólnocie za, zarzucić, to Jezus tej wspólnoty wcale nie zrezygnował. No i właśnie, ta dzisiejsza Ewangelia to jakoś tak mnie nastraja też i w tym kierunku, nie? że Kościół, że tak powiem w oczach świata pod wieloma względami skompromitowany, zbity, skopany... I, i, I wielu właśnie się dystansuje od takiego kościoła. Jest wielu kapłanów, wielu ludzi kościoła jeszcze się dystansuje, nie wiem, chcąc się przypodobać światu, sądząc, że w ten sposób świat zobędą jeszcze, prawda, się przyłącza do tego kopania kościoła, prawda. A tymczasem świadectwo jest tym, że ja właśnie takiego Jezusa skopanego, skompromitowanego w oczach świata ośmieszonego, ja wytrwam przy nim. Jak Maryja z Janem z kobietami przy Jezusie, odrzuconym, wyszydzonym na krzyżu, wytrwały. Przy takim Jezusie. To jest Jezus. To jest Jezus. Ja doświadczyłem na sobie jego chce, więc ja będę trwał przy Jezusie tak jak Jezus chce. Nie tak jak ja chcę, ale tak jak chce Jezus. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący. ojciec i syn. E do santo, amém.